Wydarzenia polityczne wskazują, że nie ma na co zwlekać, że trzeba przyspieszyć działania organizacyjne i ufamy, że wszyscy ci, którzy dzisiaj posądzają grupę inicjatywną o jakieś nieczyste zamiary, zrozumieją i wyciągną naukę z tego, co się w ostatnim czasie wydarzyło w Polsce. W naszym ugrupowaniu, w naszym kraju musi być miejsce dla wszystkich uczciwych ludzi, niezależnie od ich przeszłości politycznej. Ta Polska musi być krajem otwartej drogi dla wszystkich. Punktem wyjścia budowy środowiska, które chce reprezentować interesy grup pracowniczych, ludzi pracy rąk i głów. Czy możliwe jest środowisko, krystalizacja środowiska, w której pewni ludzie spotkają się, którzy poprzednio byli po różnych stronach? Moja odpowiedź brzmi tak. Uruchamiamy machinę, która potrafi zbudować nową partię. Jeśli my wejdziemy z tej sali z przekonaniem, no zrobiliśmy pierwszy krok i teraz zobaczymy, co zrobi kilku działaczy na górze, to niestety z tej inicjatywy po prostu nic nie będzie. W okresie ostatnich 2 lat ugrupowania lewicowe nie przejawiały szczególnej aktywności. Może jednak powstanie tej partii będzie momentem przełomowym. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym powstała nowa partia polityczna o nazwie Unia Pracy.